Jaka jest obecnie energia miłości w moim życiu? Kochani, zobaczmy nasze energie miłosne, jakie krążą wokół nas. Więc wybierzcie sobie grupę. Pierwsza grupa to tarot klasyczny i kwarc różowy oraz druga grupa karty Lenormanda oraz ametyst. Wybierzcie grupę pierwszą lub drugą, a ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście komentujcie również, którą wybraliście dzisiaj grupę, które wybraliście karty, czy rezonują z Wami, czy się spełnia to rzeczywiście w Waszym życiu, realizuje. Pamiętajcie, że karty to tylko drogowskaz, to jest narzędzie do naszego rozwoju duchowego. Zaczynam od grupy pierwszej. Poprzez uczestnictwo w takich seansach z kartami i słuchanie tych porad kart jako drogowskazów, rozwijacie się duchowo, bardziej myślicie, analizujecie swoje sprawy i dochodzicie też być może łatwiej do jakiejś konkluzji, do jakichś wyborów. Więc pamiętajcie, że karty to tylko narzędzie, które pomaga Wam, wspiera Was w różnych ciężkich momentach życiowych lub pomaga Wam na przykład w podjęciu jakichś ważnych decyzji lub w jakiejś stabilizacji, tak, emocjonalnej, mentalnej, psychicznej. Oczywiście należy racjonalnie patrzeć, szczególnie na te tutaj czytania kolektywne, które są również rozrywką, hobby, po prostu spędzaniem miło wolnego czasu, tak? Ale oczywiście ja zapraszam Was na wróżby indywidualne. Wtedy spotykamy się sami i czytamy naprawdę głęboko z Waszych dat urodzenia, z kart, odpowiedzi na Wasze jakieś konkretne pytania. Zapraszam, napiszcie do mnie e-maila, mój adres znajdziecie oczywiście na moim kanale, a ja odpiszę Wam, jakie są u mnie opcje różnych wróżb. Kochani moi, więc zobaczmy dzisiaj, jakie energie są w Waszym życiu miłosnym. Jakie energie są w moim życiu miłosnym? Jakie energie są w moim życiu miłosnym? Jakie energie są w moim życiu miłosnym? W przełożeniu kart tarota klasycznego mamy diabła, kochani, więc jakaś może seksualność, kuszenie, manipulowanie, zdrada, być może jakieś tutaj wręcz uzależnienie od seksu, być może jakieś na przykład zdrady, być może jakaś toksyczna miłość. Tutaj mamy to spętanie kochanków, tak, czyli niby chcą być ze sobą, ale są spętani, tutaj uzależnieni wręcz od siebie i jest to miłość w pewien sposób toksyczna, jakieś uzależnienie od siebie, tak. Jeśli chcą odejść, no to nie mogą się od tych tutaj łańcuchów, więzów uwolnić wręcz, tak, ponieważ są tak spętani. Więc no na pewno jest tutaj jakaś miłość, kochani, jakieś energie miłości toksycznej u Was, więc jeśli jesteście w toksycznych związkach lub w jakichś uzależnieniach od kogoś, czy seksualnych, czy finansowych, to proszę spróbujcie się rzeczywiście z tych pętów uwolnić. Mamy tutaj królową mieczy, czyli żywioł powietrza, osobę spod znaku wagi, bliźniąt lub wodnika. Mamy tutaj również gwiazdę, czyli jakąś nadzieję na polepszenie i mamy pazia kielichów, czyli pazia kielichów jakiegoś młodszego, być może partnera, czy mężczyznę, czy partnerkę. Być może jest on nie do końca tutaj dla Was odpowiedni, manipuluje Wami, być może tutaj coś ukrywa. Natomiast jest to być może osoba niedojrzała, szukająca flirtów, przygód miłosnych, natomiast nie dorasta
do Was z poziomem, tak? Także zastanówcie się, czy jest to osoba w ogóle poprawna, czy nie ma żadnych jakichś nałogów, jakichś złych przyzwyczajeń. Spojrzyjcie na to z innej perspektywy. Przepraszam. Karty podpowiadają Wam, by przyglądnąć się bardziej właśnie tutaj tej konstelacji, czy to jest zdrowa naprawdę konstelacja, ale coś wyjaśnicie być może między sobą, ponieważ jest gwiazda, tak? Czyli nadzieja, że między Wami tutaj sprawy potoczą się dobrze, no ale uważajcie też na seksualność, na jakąś manipulację, na jakieś tutaj takie dywagacje, być może chore, czy uzależnienia. Wyjaśnijcie to wszystko i może się udać, ponieważ jest karta rzeczywiście nadziei. Gwiazda przynosi nadzieję na lepsze rozwiązania. Także takie energie ma grupa pierwsza. I teraz spojrzymy sobie na grupę drugą, czyli karty Lenormanda. Ja przypominam, subskrybujcie mój kanał, oczywiście piszcie komentarze, czy grupa, którą wybraliście dzisiaj, rezonuje z Wami. I lajkujcie. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, osobiste, prywatne. Napiszcie do mnie e-maila. Jakie energie miłosne są u mnie? 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 Pokażcie, kochane karty. Jakie energie miłosne są obecnie u mnie? Pokażcie, kochane karty. Jakie energie miłosne są u mnie? W przełożeniu mamy tutaj kartę dwóch dróg, czyli podjęcie jakiejś decyzji, jakąś niewiadomą. To są dwie drogi, nie wiadomo, którą pójść, czy w prawo, czy w lewo. Słuchajcie, zastanawiacie się nad podjęciem jakiejś ważnej decyzji, tak? Czy pójść tutaj w tą stronę, czy pójść tą drogą. I jakby staje się na rozdrożu rzeczywiście, nie wiecie, co macie dalej zrobić. Takie są energie miłosne, jakieś zastanawianie się. Chcielibyście jakiejś stabilnej tej relacji, widzę, ale macie lęki, strach, jakieś złe doświadczenia, być może kłótnie nawet, frustracje w relacji. No i chcecie też nowego początku, jakiegoś nowej szansy, by się sprawy na nowo, dobrze, lepiej potoczyły, lub nowego partnera, nową relację, nowy związek, ponieważ tutaj jakieś są kłótnie, sprzeczki, lub po prostu pragniecie właśnie mieć jakiś związek tutaj stabilny, ale macie lęki, ale coś się niedługo zacząć może tutaj nowego, bo dziecko, karta dziecka, kołyski mówi o rozpoczęciu czegoś nowego. Jeśli chcecie mieć rzeczywiście dziecko w dosłownym tego słowa znaczeniu, no to macie te marzenia tutaj. Marzenie też na stabilny związek, ale jeszcze się wahacie, nie wiecie co zrobić, ponieważ stoicie jeszcze na rozdrożu, nie wiecie co zrobić, jakby niepewność, tak? Jakby skołowanie myśli, skołowanie tej takie ogólne, nie wiadomo co zrobić, jeszcze się zastanawiacie, powinniście podjąć decyzję. Taka jest odpowiedź grupy drugiej. Dziękuję serdecznie. Napiszcie mi, którą grupę wybraliście. Do usłyszenia już wkrótce.